Do jakich sposobów rozwiązywania problemów uciekasz się w momencie rozregulowania emocjonalnego? No, jesteśmy w stanie przypuszczać, że są to bardzo głęboko zakorzenione, automatyczne zachowania, które wynikają z twojego wychowania. Często są w jakiś sposób odtwarzane schematy, które widzieliśmy w domu. I to, co my tak naprawdę nazywamy wolną wolą, czyli wyborem, to jest wybór, który jeśli istnieje, to on raczej dotyczy w tym momencie tych umiejętności wybierania pomiędzy tymi automatycznymi podświadomymi mechanizmami, a tymi świadomymi wyborami. Czyli na przykład jeśli ktoś zajeżdża mi drogę na ulicy i ja się ekstremalnie denerwuję, to ja nie mam za wiele możliwości, żeby reagować, tak? Moja możliwość ogranicza się do bycia w tym momencie osobą, która ja w dzieciństwie obserwowałem jako odpowiednią reakcję do takiej sytuacji. You are angry. It's okay. I'm not angry. Except when you keep repeating, you're angry. And that shit's fucking annoying. Informacje znajdujące się w tym miejscu były subiektywnie testowane na zwierzętach gatunku Homo sapiens. Więc zacznijmy od tego, że kiedy mnich jest wsadzony do takiej komory, rezonans magnetyczny i tam zaczyna ją badać jego mózg, tak? I niesamowite dla mnie jest to, jak ja to oglądam, w jaki sposób widzimy na twarzy tego mnicha, że tam po prostu nie ma emocji, tam jest po prostu spokój. I teraz dzięki tym wszystkim urządzeniom, które mamy, my nie tylko możemy zobaczyć to na jego twarzy, ale możemy zobaczyć, jaka jest aktywność jego umysłu, jego mózgu. I to, co jest, posłuchaj tego, on oczywiście jest długotrwałym przykładem medytacji, ale to, co tam widzimy, to to, że fala w naszym mózgu, która jest odpowiedzialna za sen, w sensie wydziela się w trakcie snu i również wydziela się wtedy, kiedy masz takie poczucie nagłego olśnienia, że nagle wiesz, co jest rozwiązaniem, jakieś takie intuicyjne rozwiązanie, to są takie jakby jednosekundowe impulsy, tak. Oni wsadzają go, tego mnicha, do tego urządzenia, badając jego mózg i pierwsze co, to sobie myślą, coś tu chyba jest zepsute. Usually when you do this kind of research with either brain electrical measurements or MRI, it takes a lot of what we call post-processing to look at the data. And what post-processing means is simply lots of computer algorithms churning at the data after the data is collected. And it often takes many, many days. With Mingyur Rinpoche, we didn't need any fancy post-processing. We actually were able to see a signal with our naked eye. Of course, the first thing we thought is that there's artifact and there's something wrong. Because this just is not something that we typically would see. Dopiero testują wszystko jeszcze raz na nowo, bo widzą, że cały czas wydzielają się te fale gamma, które są o wysokiej częstotliwości. I fale gamma, jak możemy sobie przeczytać, gamma waves are associated with higher brain functions like cognition and memory. A recent study has shown that gamma waves can improve your working memory. Gamma waves have the following benefits. They can improve your cognition and problem solving ability. To są niesamowite rzeczy i ten facet sobie po prostu rozciąga te fale gamma poprzez medytację. Then when we discovered that it was really quite amazing because nobody had ever seen these kinds of signals before for this length of time. And what we were looking at are gamma oscillations in the brain. They're very fast frequency brain oscillations, and they're seen in any ordinary person, but they're seen for very, very short periods of time, typically less than 1 second. And when Mingyur Rinpoche was meditating, these signals were large, they were highly synchronized, and they lasted for many, many minutes. They lasted for the entire time that the meditation session was in progress. Czyli widzimy, że tą medytacją jesteśmy w stanie bieżący efekt i strukturalny efekt osiągać, tak? Teraz wyobraź sobie, że było takie badanie, które polegało na bólu termicznym, czyli był pewien impuls termiczny, który był na tyle silny, że odczuwałaś go jako wysoki poziom bólu, ale na tyle nieszkodliwy, żeby nie niszczyć komórek, no bo to musiało być też etyczne. Większość ludzi wytrzymuje to kilka sekund, bo im dłużej to się przeciąga, tym bardziej dyskomfortowe to jest i po prostu pękają. I teraz było badanie, mianowicie takie, co 10 sekund był impuls, który trwał jakiś tam okres czasu i potem koniec. 10 sekund, impuls. I teraz ludzie, którzy nie medytowali, mieli potrojoną ilość bólu.
To się wydaje absurdalne. So there's an anticipation period that begins with the tone, which is 10 seconds. They then have 10 seconds of pain, and then they have 10 seconds that we call a recovery period, which is simply 10 seconds after the thermal stimulus goes off. Ich matryca bólu, jest coś takiego jak matryca bólu, przepraszam. Over the years, neuroscientists have identified the pain matrix, matrix to jest matryca, a set of brain areas including the blah 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 that respond to painful stimuli. Czyli one się aktywują, mamy pewne obszary w naszym mózgu, które się aktywują w momencie, w którym mamy ból. I teraz te obszary mózgu, one będą się aktywować nie tylko w momencie bólu, zanim następuje ten impuls, to ich matryca bólu się aktywuje i widzimy to, jak góra leci. Potem jest ból, więc leci jeszcze wyżej, a potem jest oczekiwanie na kolejny, więc co, jakby masz potrójną ilość bólu w tym momencie. No i oczywiście sadzają tam tego mnicha i co się dzieje? Jest tylko jeden pik bólu i potem nie prześnie ani później nic nie ma. Now if you take an average person off the street who has no mind training and you give them an initial taste of the pain, you then put them in the experiment and present the tone which tells them that they're getting the painful stimulus in 10 seconds, in response to the tone alone, virtually the entire pain matrix of the brain activates. So it's as if they're experiencing the pain in response to the tone. They show that, they then get the pain matrix continues its activation, and then during the recovery period, they're still activated. They are still reverberating and ruminating about the painful stimulus, and what you then end up seeing is they're essentially getting a triple dose of the pain during these three blocks. You take the long-term practitioners and you present the tone and you see activation of the auditory cortex. That is, they heard the tone. No pain matrix? Virtually no pain matrix. Wow. Kolejną ciekawą rzeczą na temat długotrwałej strukturalnej zmiany w mózgu to jest coś, co się nazywa attentional blink. To jest bardzo ładne sformułowanie. Blink to jest oczywiście mrugnięcie okiem, attention to jest oczywiście uwaga. A więc nasza uwaga czasami po prostu mrugnie. I jak często mruga nasza uwaga? No tak często, jak ucieka nam myślenie od tego, co robimy. A jak przekonaliśmy się z tego badania Harvardu, bardzo często myślimy o czymś zupełnie innym niż to, co robimy aktualnie. Tak? Więc ten attentional blink to jest coś, co rozpoznaliśmy jako jedną z przyczyn, dla których ludzie są w przyszłości, odtwarzając jakiś film, albo w przeszłości. Tak? Nie są w każdym razie tu i teraz. There is a phenomenon known as the attentional blink. No i John Kabat-Zinn mówi, który też opieram się na nim w tym, mówi bardzo fajne sformułowanie. Well, maybe you've had this experience. Just check your watch and take a look right now. And what time is it? I'll tell you what time it is. It's now. And every time you check your watch or your phone, bloody, it's now again. My zawsze żyjemy w teraz, ale to jest coś, co jest tak nieoczywiste, że trochę ucieka nam to pojęcie tego, nie? Przez to, jak bardzo jesteśmy w naszej wyobraźni, o czym mówiliśmy już również tutaj, przy okazji Sapolskiego, Robert Sapolski mówił o tym, w jaki sposób żyjemy w wyobraźni naszego umysłu i w jaki sposób to życie w wyobraźni jest jednocześnie dla nas niesamowitą okazją do rozwoju i jednocześnie niesamowitym przekleństwem. Możecie sobie znaleźć to tutaj. Więc w jaki sposób wyjście z tego, co tego default mode w naszym głowie, ten default network i wejście w tą zupełnie niepodstawową, nieintuicyjną obszar naszego mózgu i robienie tego w sposób powtarzalny będzie dawało nam te niesamowite efekty na długotrwałe, które właśnie tutaj widzimy. Z przeglądu literatury psychologicznej wynika, że praktyką, która działa szczególnie prozdrowotnie, tak w kontekście zdrowia fizycznego, jak i umysłowego, jest uważność. Wpływa korzystnie na funkcje odpornościowe, ciśnienie krwi i poziom kortyzolu. Zmniejsza niepokój, depresję, neurotyczność i reaktywność emocjonalną. Prowadzi również do lepszej regulacji zachowania i jest obiecująca w leczeniu uzależnień i zaburzeń odżywiania. Uważność będzie wpływać pozytywnie na ciśnienie krwi, na funkcje odpornościowe, czyli będziesz zdrowszy, w
twoje ciało będzie szybciej się regenerować, na poziom kortyzolu, kortyzol to jest hormon stresu, zmniejsza niepokój i depresję, zmniejsza neurotyczność i reaktywność emocjonalną, czyli to, w jaki sposób reagujesz na sytuacje, które są dla ciebie stresujące albo denerwujące, pomaga w leczeniu uzależnień i zaburzeń odżywiania oraz medytacja współczucia, to jest bardzo ciekawe, zwiększa empatię mierzoną w ten sposób, że jesteś poprawnie w stanie oceniać emocje innych ludzi. Jak można było się spodziewać, uważność zwiększa też poziom subiektywnego dobrostanu. Ćwiczenie medytacji współczucia zwiększa empatię mierzoną umiejętnością poprawnej oceny emocji innych ludzi oraz afekt pozytywny w obliczu cierpienia. Uważność, jak pokazują badania, ma podobny prospołeczny wpływ. This is an example from research that we did where we randomized people to a group that received compassion training for 2 weeks, another group that received training from cognitive therapy. We put people in the MRI scanner before and after the 2 weeks of training, and lo and behold, we see systematic differences after just 7 hours of practice. Love and kindness, czyli medytacja doceniania, z kolei będzie wpływać na to, w jaki sposób jesteś bardziej hojny i empatyczny, w jaki sposób patrzysz na innych ludzi i widzisz ich nie jako problem, że oni stoją na drodze do twojego celu, tylko bardziej jako ważne istoty, które też mają swój punkt widzenia. Having an effective gratitude practice can impact a huge number of health variables, both mental health and physical health, in positive ways. Things like cardiovascular health, things like relationships, things like mental health, things like physical and cognitive performance. And these are not small effects. These are very large positive effects. I teraz ta reaktywność emocjonalna, to jest dokładnie to, co widzimy w przypadku tego mnicha. On siedzi i on jest spokojny na tej twarzy. Ty to widzisz, że on jest spokojny. I teraz wyobraź sobie, że taki człowiek siada i jest wyprowadzony z równowagi, albo siada w środowisku, w którym ciebie coś wyprowadza z równowagi. Do jakich sposobów rozwiązywania problemów uciekasz się w momencie rozregulowania emocjonalnego? No, jesteśmy w stanie przypuszczać, że są to bardzo głęboko zakorzenione, automatyczne zachowania, które wynikają z twojego wychowania. Często są w jakiś sposób odtwarzane schematy, które widzieliśmy w domu. I to, co my tak naprawdę nazywamy wolną wolą, czyli wyborem, to jest wybór, który jeśli istnieje, to on raczej dotyczy w tym momencie tych umiejętności wybierania pomiędzy tymi automatycznymi podświadomymi mechanizmami a tymi świadomymi wyborami. Czyli na przykład jeśli ktoś zajeżdża mi drogę na ulicy i ja się ekstremalnie denerwuję, to ja nie mam za wiele możliwości, żeby reagować, tak? Moja możliwość ogranicza się do bycia w tym momencie osobą, która ja w dzieciństwie obserwowałem jako odpowiednią reakcję do takiej sytuacji. A kiedy ja jestem w stanie wyciszyć te emocje, albo wręcz więcej, te neurony nie wpadają na ten tor, na który z reguły wpadały, to w tym momencie mam jakiś wybór, jestem w stanie stwierdzić, jak ja bym się zachował w tej sytuacji, jak ja bym chciał się zachować. No wiesz, zareagujesz w taki sposób, że później wracasz do domu i sobie myślisz, że nie powinienem się tak zachować. No bo jeśli nie masz wyboru, no to ewidentnie powinieneś się tak zachować. Jeśli masz wybór, no to tak, to w tym momencie to niestety, ale to jest twoja wina. Nie ma winy, jest odpowiedzialność. With all your modern science, are you any closer to understanding the mystery of how a robot walks or talks? Yes, you idiot! The circuit diagram is right here on the inside of your case. I choose to believe what I was programmed to believe! Dobra, uwaga. Już kończę. W sensie cały czas teraz mówimy o teorii, zaraz powiemy o praktyce. Wiem, że jest długo, ale po prostu... Sieknęło mnie w głowie, jak sobie zobaczyłem tą, ile badania popierają. To są dowody naukowe na tak, to, nie tylko to jest jakaś duchowa spirytystyczna. Dokładnie. Nie tylko mówimy o tym, że ktoś pojechał na wschód i posiedział sobie w Tybecie z mnichami na ziemi i go boli kręgosłup. Kiedyś nikt nie mył zębów. Mycie zębów nie jest w naszym genotypie, a jednak mimo wszystko teraz jednak sporo ludzi myje zęby. Więc to, co jest dla nas wyznacznikiem standardów, jest kompletnie zależne od nas, a najczęściej od naszych rodziców, bo to ja myję zęby, dlatego że mnie rodzice nauczyli. Ale
też ja zacząłem nitkować zęby, mając 30 lat, nie dlatego, że mnie rodzice nauczyli. When human beings first evolved on this planet, none of us were brushing our teeth. And yet, today, we all do. Pierwszą radą, jaką bym dał, to jest to, żeby nie medytować na leżąco. Dlaczego? Dlatego, że to jest tak, wyobraź sobie, że wprowadzasz się do nowego mieszkania. To jest trochę tak, że jak jesteś w starym mieszkaniu, to ciężko jest o zmiany, bo masz już pewne przyzwyczajenia powiązane z danymi miejscami, z danymi właśnie odruchami, z danymi pozycjami. I jak wprowadzasz się do nowego mieszkania, to jesteś w stanie zrobić nowe rzeczy tylko poprzez tą świeżość jakby, ustalić nowe reguły. To tak sięgnęło mnie.